Wielu z nas nie wyobraża sobie obiadu, zwłaszcza tego niedzielnego, prawda, Broni? Bez mięsa. No ale mięso jest drogie. Ja mam na to swój sposób. Otóż na przykład w kotletach mielonych mieszam pół na pół mięso z indyka czy wieprzowe z ugotowanym kalafiorem. Dzięki temu kotlety są pyszne, soczyste w środku. Rodzina zjada i w ogóle nie zauważa tego małego oszustwa. A więcej tego typu patentów na tanie gotowanie znajdziecie w mojej najnowszej książce do kupienia na stronie bosacka.sklep.pl i do końca, do 5 października w promocji 10 zł taniej. Zapraszam!